Witam Was serdecznie na prelekcji Baniaka, gościnnie na moim Discordzie. Ja jestem adminem fanpage'a Mądrości Mistrza Gry. Zapraszam wszystkich do zaglądania tam, jak również zapraszam wszystkich do zaglądania na kanał Baniaka Baniaka na YouTubie i na jego fanpage. Dobra. Czyli co, już zaczynamy, tak? Tak, proszę. Jest 19:02, także. Tak, jest. No to witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, że zechcieliście w ogóle poświęcić godzinę swojego czasu w ten czwartkowy wieczór na posłuchanie tego, co przygotowałem. A będę mówił właściwie o prowadzeniu sesji na żywo. Może w ogóle właśnie najpierw się przedstawię, tak jak mówiłem, bo niektórzy mogą słuchać tego zupełnie przypadkowo. Nazywam się Michał Bańka. Baniak to jest moja ksywa. Od ponad 3 lat prowadzę wideoblog na YouTubie o nazwie Baniak Baniaka. On jest podparty jeszcze na Facebooku fanpage'em i od niedawna jeszcze kontem na Twitchu. Obecnie jest to najliczniej odwiedzany wideoblog stricte o grach fabularnych. Są oczywiście inne, mówiące o RPG, ale gry fabularne są tam tylko jednym z tematów. Ja nigdy nie chciałem dodawać do swojego kanału tematów komputerowych czy filmów, choć także je uwielbiam. I postanowiłem, że Baniak Baniaka będzie tylko i wyłącznie o grach fabularnych i tematem kręcącym się wokół nich. Ale spokojnie, nie martwcie się, nie będę mówił o historii kanału. Chciałbym porozmawiać o sesjach RPG rozgrywanych na żywo, którymi zajmuję się od paru miesięcy, więc właściwie dość krótko. Jest to wciąż dla mnie zupełna nowość, dopiero zaczynam się w tym odnajdywać, ale już kilka rzeczy ciekawych, zaskakujących, myślę, mogę wam przekazać i to, czego się nauczyłem poprzez te ostatnie parę miesięcy. Co to w ogóle jest ta sesja na żywo, a właściwie transmisja sesji na żywo? Wybaczcie mi wszyscy mistrzowie gry, którzy rzucający do netu swoje nagrania audio sesji, ale dla mnie, jako dla widza, odbiorcy tego, to nie jest sesja, to jest tylko dźwięk sesja. Dla mnie jest to za mało. Ja muszę widzieć, kto gra, jako widz oczywiście mówię, nie jako prowadzący. Ja muszę widzieć, kto gra, muszę patrzeć na jego reakcję, na mimikę, na ruch ciała. Bez tego to dla mnie jest jak lizanie cukierka przez papierek. Oczywiście ma się to całkowicie nijak do grania z ludźmi przy stole, ale mówimy o oglądaniu sesji. Uważam, że musi być i dźwięk, i obraz. A czemu tak wiele osób rzuca sam dźwięk? Bo jest to trywialnie proste. Trywialnie. Odpada tak wiele rzeczy, często trudnych do ogarnięcia, że ludziom się po prostu tego nie chce robić. I o tym właśnie chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć, z czym ja się tak naprawdę borykam. Zacznijmy może od tej okropnej, często niesłuchającej nas technologii. Skoro mowa była o dźwięku, to niech to będzie najpierw dźwięk. Najważniejszy, właśnie ważniejszy od obrazu, bo słuchać sesji bez wideo można, ale oglądać bez dźwięku to już nikt nie będzie. Dopiero moja 10. sesja z ostatniej niedzieli wbiła się na taki akceptowalny poziom. Mikrofon Blue Yeti, którego nigdy sam bym nie kupił za własne pieniądze, w dobrych ustawieniach zrobił nam całe udźwiękowienie. Można go jeszcze nieco odszumić, ale już jak dla mnie jest już naprawdę fantastycznie. Poprzednio nagrywałem dźwięk kamerą cyfrową. Nie było źle, ale też właściwie nie było rewelacyjnie. Jakoś tam się dało tego słuchać, ale nie chodzi o to, żeby było jakoś, tylko żeby było rewelacyjnie. Stąd było uruchomienie właśnie akcji zbiórkowej na nowy mikrofon, ale o tym powiem jeszcze później. Drugim ważnym czynnikiem odbioru sesji jest obraz. I chyba sami widzieliście po ostatniej sesji, ci, którzy oglądaliście, widzieliście, że różnica nagrania z obrazu z komórek, a z nowych kamer jest naprawdę zauważalna. Lepsze kolory, więcej światła, wyższa jakość, szybkie odświeżanie obrazu, rewela. Ja nawet dzisiaj na swój fanpage wrzucałem porównanie widoku właśnie z kamery komórkowej i z kamery C920 Logitechu. I jest niesamowita różnica. Ja właśnie pokazałem dwóch moich graczy, lewego i kozła. I nawet na tej nowej kamerze, ja nie wiem, czy ten obraz jest jakoś zmieniony, że chłopaki, oni od razu wyglądali na 5 do 10 kilo chudziej. Rewelacja. Poprzednie nagranie, tak jak mówiłem, by wszystko było robione komórkami i to była istna masakra. Przede wszystkim traciły połączenie z siecią
z laptopem, wyłączały się kilka razy na sesję, musiałem sesję przerywać, musiałem ustawiać to na nowo, to trwało kilka minut. Widzowie często pisali, Baniak, nie, nie przerywaj, już dawaj, graj dalej, ważniejszy jest dźwięk. Podłączone one były przez aplikację IP Webcam do wspólnej sieci idącej przez Wi-Fi i potem dopiero wszystko razem transmisją. Transmisja cała leciała do programu XSplit, którego używam, który wysyłał tą transmisję do Twitcha. Ale teraz mamy kamerę C920, śmigają przepięknie, przynajmniej na ostatniej sesji. Nic się nie zwaliło, połączenie było przez cały czas. I dopiero właśnie też na ostatniej sesji dopiero zwróciłem z Karolem uwagę, że u niego w laptopie, z którego korzystamy, brakuje nam tylu wejść USB na wszystko. Właśnie są tylko 4, więc wczoraj dokupiłem jeszcze rozdzielacz USB z pieniędzy zbiórkowych z zasilaczem i mam nadzieję, że dojdzie do najbliższej sesji. No oby. I wtedy już uda się uruchomić wszystko, wszystkie kamery, które mamy. Technologia to oczywiście jest jeszcze porządny komputer, który przetworzy nam te dane z tych wszystkich kamer, z mikrofonu, ale też i porządne łącze internetowe, które wyrzuci te dane do Twitcha, YouTube'a czy czegokolwiek. To są elementy, na które obecnie zbieram pieniądze. Wiele osób, zanim to uruchomiłem, namawiało mnie na uruchomienie możliwości donacyjnej i tak zrobiłem, ale byłem strasznie, strasznie niechętny do tego. No, kurde, zacząłem coś robić tak dla fanu, nie było absolutnie mowy przez 3 lata w ogóle o jakichkolwiek pieniądzach. Ale naprawdę taka ilość, codziennie ktoś mi to Baniak, weź uruchom akcję, zakup kamery, spoko, można nie mieć na to kasy, my się zrzucimy, bardzo chętnie wesprzemy kanał. I dlatego od grudnia można mój kanał wesprzeć napiwkami, to tak nazywam, napiwkami za dobrą zabawę. Można poprzez PayPala, przez zakup gadżetów z naszych sesji, na przykład koszulek, lub przez zwykły przelew na konto. Dzięki tym możliwościom w 2 pierwsze tygodnie zebrałem około 2000 zł, to w ogóle mind blown i zakupiłem wspomniany mikrofon i kamery. Moi widzowie są świetni, właściwie wy jesteście świetni i dzięki tym donacjom teraz mam w połowie tak dobre transmisje z sesji, jakie bym chciał. Jeszcze potrzebny właśnie jest mi sprzęt, komputer, laptop, bo też planuję sesje wyjazdowe, chcę go zawsze mieć, złożyć, wziąć do plecaka, by to wszystko mielił, a potem jeszcze łącze internetowe. Więc przypominam się, będę wdzięczny za każdą formę wsparcia mojego kanału. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, nagrywamy sesję. Mam kamery, nieważne jakie, ważne, że są. Mamy mikrofon, mamy komputer, mamy podłączenie do internetu, możemy śmigać. Ale pojawia się pytanie, czy mamy świadomość, że będą nas oglądały dziesiątki, setki, a może i tysiące ludzi? Czy jestem na to gotów? Czy jestem psychicznie przygotowany, że każde moje słowo, każdy ruch i gest będą rejestrowane i oceniane, czy nawet mocno krytykowane? Takie pytanie powinien zadać sobie każdy, kto wystawia się na opinię publiczną. A już w szczególności, że nagrywamy sesję, to też jest wystawienie na jakąś opinię publiczną. Czy poradzę sobie z czymś takim? I powiem wam, że bardzo wiele osób mówi sobie przed nagraniem tak. I na pierwszym nagraniu się kończy. Baniak, nagrałem taki filmik, wzorowałem się na tobie, będą to poradniki, unboxingi, sesje, masz, wysyłam ci próbkę i fapaj do tego, bo to jest świetne. Ja oglądam, no dobra, myślę, mój pierwszy filmik był tak do dupy, że wstydzę się go teraz oglądać. Ale wyciągnąłem wnioski ze wszystkich hejtowych komentarzy, też tych bardzo, bardzo konstruktywnych komentarzy i drugi był już zupełnie inny. Inne światło, styl prowadzenia, wszystko nowe poza samym prowadzącym. Nawet operatora kamery zmieniłem, bo to nie był wtedy jeszcze Słowik, jeśli mowa o poradnikach. Ale wracając do innych. Bez pomyślenia nagrywają film, a potem rezygnują po nim. Czemu? Wkładają w niego całe serce, energię i tylko twórcy wiedzą, ile tak naprawdę się napracowali, by pokazać światu swój występ. I co? I nagle, bum, zderzenie z rzeczywistością. Okazuje się, że ludziom się nie podoba i dosłownie gwałcą inspirację twórcy. Na 100 zadowolonych widzów pozytywnie skomentuje jeden, by pochwalić. Na 10 niezadowolonych 8 skrytykuje. Dane nie poparte badaniami, a doświadczeniem. Taka kolej rzeczy. Taki jest internet, ale ja się nie poddałem, bo wierzę w siebie i uczę się, ciągle się uczę, poprawiam, doskonalam, a przede wszystkim słucham tej krytyki i wyciągam wnioski. Ale tylko tej konstruktywnej, bo inną w ogóle ignoruję. Choć by wyrobić sobie twardy tyłek nie jest łatwo, bo setki komentarzy, no jak myślicie, który się zapamięta? Ten negatywny. Jest to bardzo bolesne, ale prawdziwe.
O, mała dygresja. Jak się pozbyć właśnie takiego podejścia? Jak wyrobić w sobie po części ignorowanie tych właśnie negatywnych, hejterskich komentarzy? Mam dwa podejścia. Pierwsze. Przeczytaj setkę takich komentarzy, a 101 nie będziesz miał takiej siły jak ten pierwszy. Czyli przyzwyczajenie się. Bolesna metoda niestety. Drugie podejście. Zobacz, jaka jest skala porównawcza pozytywnych ocen do tych negatywnych. U mnie wynosi ona 98,6%. To pozytywne komentarze czy oceny. Prawie 99%. Dostaję tak fantastyczne maile i w takiej ilości, codziennie, naprawdę nie żartuję, codziennie, że to, że jakiś tam buc mi napisze, że on Warhammerem się podciera, albo że gramy sztywnie w ogóle chujowo, to mnie to nie rusza. Masturbujesz się patrząc na świat mroku, a rzygasz na młotka? Spoko, fajnie, że się tym podzieliłeś, obrzydliwe, ale rób, co ciebie uszczęśliwia, a my zajmiemy się sobą. Za dużo mam pozytywnego wzmocnienia od widzów, by przejmować się osobami, które nie szanują mojej pracy. Ale trzeba też takie wzmocnienie mieć. Gdybym miał więcej ocen negatywnych niż pozytywnych, nie wiem, czy bym zrezygnował. Chyba nie. Ale wyciągnąłbym wnioski, analizował, pytał ludzi, co się nie podoba i poprawiał. No, w końcu byłoby dobrze. Ale uznajemy, że my jako nowi osoby na wizję, uznajemy, że jesteśmy gotowi na krytykę, choć powiem wam, że tak naprawdę nigdy nie będziemy, ale oszukujmy się, że jesteśmy. Chcemy przed kamerami poprowadzić sesję. Zaraz. Gdzie to nagrywamy i kiedy? Spróbuj nagrać swoją sesję w swoim zabałaganionym pokoju i niech matka cię opieprza, że nie zrobiłeś lekcji albo że masz natychmiast przyjść na obiad. Wszyscy będą mieli po pierwsze bekę z ciebie i z twojej matki oraz będą krytykowali miejsce. Że syf, że bałagan, że w tle pies wali pluszaka jako mistrz drugiego planu, że brudne okna, że monitor masz stary, że biurko masz podtarte książką, że masz mało RPG na półce i że w kącie leżą brudne gacie. Wszystko ci wypatrzą widzowie. Czemu nie nagrywałem sesji 3 lata temu? Słuchajcie, dlatego, że nie miałem do tego warunków. Bo pokazanie mojej starej gralni przed zrobieniem nowej to byłby wstyd. Ja ją pokazałem w filmiku, w ogóle tam nazwa jest tytuł Grania Baniaka. Ja ją pokazałem, ale w tym samym filmiku pokazałem cały proces 3-miesięcznego przechodzenia od tego syfu, jaki był wcześniej, jak wyglądała moja piwnica, do tego, jak wygląda teraz. Więc właściwie był wstyd, w jakich warunkach graliśmy, chociaż słuchajcie, nie, ja się cieszę, że w ogóle miałem gdzie grać, bo nie każdy ma takie luksusy, jakie ja miałem. Ale wstyd był, pokazałem i wyglądało to już zupełnie lepiej. Nie chciałem pokazywać swojego prywatnego salonu czy sypialni, no w trosce o jakąś tam prywatność. Bo chciałem, aby widz skupił się na tym, co mówię, a nie gdzie mówię. Dlatego pierwsze filmy były nagrywane przed po prostu gołą ścianą. Wiele było takich powodów i zawsze trzeba pomyśleć, gdzie się nagrywa i co stoi za nami. I szanowni widzowie, wiem doskonale, że za mną zawsze gdzieś stoi porcelanowy penis, ponieważ sam go tam ustawiam, byście mieli polewkę. Jest to skarbonka, którego używaliśmy wcześniej, teraz mamy Cthulhu, a w poradnikach do Dark Heresy zawsze ustawiam go w innym miejscu celowo, byście mieli zabawę w szukaniu go. Trochę tym prowokuję, ale chodzi o to, żeby było po prostu śmiesznie, a nie niegrzecznie, ale o prowokowaniu trochę później. Nagrywamy sesję. Musimy mieć spokój. Musimy poinformować innych mówników, by się od nas w ogóle odczepili na te kilka godzin. Trzeba zrobić wszystko, co matka prosi, by już dała nam spokój, czyli zrobić lekcje, wynieść śmieci, wykonać wszystko, co chce. Trzeba żonę poprosić, by nic od nas nie chciała. Rodzeństwo by nam akurat wtedy nie przeszkadzało. Wywalić psa, wyrzucić kota, zasłonić papuszki, zakorkować żółwia, wyłączyć dzwonek do drzwi, komórka w tryb samolotowy i wyciszamy głośniki od kompa. Nic nie ma prawa nam przeszkodzić, ponieważ nagrywamy sesję. I uwierzcie mi, przechodzę przez to wszystko. No może nie przez wszystko, bo nie mieszkam z mamą. Przechodzę przez to i mówię z własnego doświadczenia. Od prawie 20 lat ludzie wiedzą, że do mnie w niedzielę wieczorem się nie dzwoni, bo jestem na prywatnym mszy i ten czas jest dla mnie święty. Nagrywamy sesję, ale kim my jesteśmy? Jak wyglądamy? Wybaczcie mi, nastolatkowie. Wiem, że wielu nastolatków mnie ogląda. Późna podstawówka, gimnazjum, liceum, wczesne studia. Nastolatkowie. Wybaczcie mi, ale wiem, jak to jest być dorastającym chłopakiem. Doskonale pamiętam, nie było to aż tak dawno temu.
jest to okres, w którym najbardziej zależy nam na dziewczynach, ale jest zarazem tym samym, kiedy wyglądamy jak mutanty z eksplozją trądziku na ryju. Nasz głos brzmi czasem jak Barry White, a czasem jak Kaczor Donald. Nastolatkowie, nie nagrywajcie sesji. Chyba, że chcecie mieć traumy na całe życie, albo chyba, że nagrywacie tylko i wyłącznie dla siebie. Grajcie sobie w domowym zaciszu, weźcie się za to za jakieś 15 lat. Za mało osób weźmie was na poważnie ze względu na wasz wiek, ale też wygląd, bo jeszcze nie wyglądacie jak mężczyźni. Nie mówię, że tak będziecie traktowani, ale mówię, że jest takie spore ryzyko. Jakieś głupie komentarze mogą was niestety zdemotywować do dalszej pracy, czyli do dalszego nagrywania. Chcecie zaryzykować? Bardzo proszę, tylko nie mówcie, że potem Baniak was nie ostrzegł. Teraz do panów. Panowie, jeśli uważacie, że nie nadajecie się na gwiazdy, że jesteście brzydcy, krępujecie się przed kamerą, to nie nagrywajcie siebie. Widz to wyczuje, ale wyczuje wasze podejście do samego nagrywania i zje was żywcem. Sam głupi, anonimowy komentarz typu ale ryj może popsuć wam i dzień, i następne lata. Ale jeśli uważacie, że jest w was potencjał, że ludzie mogą was chętnie oglądać, droga wolna. Na co czekacie? Ale widzowie zwrócą uwagę na wszystko. Fryzurę, na pryszcze, na piegi, na grube szkła w okularach, na dołki w policzkach podczas śmiechu, na ten męsko-niemęski podbródek, na krzywe zęby, na brudne zęby, na zarost typu gimnazjalne piczkodrapki, na krzywe ogolenie się, na zacięcia od golenia się, na barwę w nosie, na pieprzyk z wyrastającymi włosami, paskudny sweter, który dostaliście od babci, akurat założyliście na sesję, na stary podkoszulek z plamą po wczorajszym kotlecie, na powycierany gluty na rękawach, spocone pachy, dziurę w spodniach, niedopasowane skarpetki czy wystające majtki. Wszystko zostanie nagrane, uwiecznione i skomentowane, więc wasz wygląd musi być nienaganny. Nie można dawać powodów, by uwaga widzów była, żeby bardziej leciała do takich gówien niż do treści, które chcecie tak naprawdę przekazać podczas sesji. Ale chwileczkę, Baniak, sam nie jesteś idealny. Oczywiście, że nie. Myślicie, że ja muszę nosić okulary? Nie. Przy RPG-owym stole widzę tak samo dobrze, jak i bez nich, z nimi czy bez nich, ale zasłaniają moje wiecznie podkrążone oczy. Zawsze wyglądam, jakbym nie spał od 3 dni. Ludzie pytają, ojej, znowu się nie wyspałeś? Spadaj, spałem całą noc, odwal się ode mnie. Dlatego zakładam okulary do wszystkich nagrań. Poza tym potrafię ocenić, czym wyglądam dobrze, a w czym będę skrytykowany. Dlatego, szanowni państwo, jeśli chodzi o mnie, dbam o wygląd, gdy przychodzi do nagrywania. Teraz mnie akurat nie widać. Teraz siedzę sobie w kapciach, powyciąganej bluzie, bo mogę. Ale kiedy nagrywam sesję, muszę wyglądać dobrze. Takim jeszcze takim nieprzyjemnym jeszcze problemem jest to, że gdy przeżywam sesję, emocjonuję się bardzo w niej, okropnie się pocę. I to widać też. Dlatego właśnie, słuchajcie, jak myślicie, dlaczego jestem w czarnych podkoszulkach? Bo nie widać na nich potu. Proste. Wyobraźcie sobie prezentera wiadomości ze spoconymi pachami. Paskudnie to wygląda, dlatego oprócz ubrania nie pokazującego tego, antyperspirant zawsze w cenie. Jeśli chodzi o moich graczy, to akurat są to ludzie, którzy dbają o wygląd, więc nie mam z tym problemu, ale gdyby ich wygląd dawał do myślenia, powiedziałbym im to. Poza tym nie nagrywam ich od wczoraj. Z Karolem robimy filmy od 10 lat już, więc wiedzą wszyscy, co się z czym wie. Ale jeśli chcesz nagrywać sesję, licząc na poparcie publiczności i przychodzi ci taki na sesję twój kolega nerdzik, trzymający rączki pod kolanami, nosa spod wągrów nie widać, koszula flanelowa wpuszczona w spodnie, to nie licz, że to będzie gwiazda. Chyba, że pokroił Kononowicza, kandydata na prezydenta sprzed kilku lat. Jeśli chcecie oszczędzić sobie ośmieszenia, to trzeba naprawdę pomyśleć o wyglądzie, jak się prezentujecie. Ale dobra, inny temat. Nagrywamy sesję. Może zacznijmy w końcu może zajmijmy się w końcu tym, co na niej będzie się działo, okej? Okay? Nagranie siebie, jak prowadzimy, jest bardzo dobrym sposobem, by poprawić swój warsztat mistrzowania. Nagraj się, jeszcze nawet w ogóle bez puszczania w eter. Nagraj się i zobacz, jak mówisz, jak brzmisz, ile razy stymulujesz się dźwiękowo, by nie było ciszy, czyli robisz jak bardzo jest to irytujące dla odbiorcy. My sami tak się stymulujemy, ale słuchacze tego nie potrzebują. Ja przyznaję, sam mam z tym problem, to wymaga bardzo dużej samokontroli i jest trudno się tego pozbyć. Ale walczę z tym, wiem, że jest to irytujące i myślę, że to jest pierwszy krok do sukcesu. Samoświadomość. Tak jak teraz zrobiłem. No właśnie, bo na chwilę się już wyluzowałem i właśnie coś takiego się pojawiło. Może trochę powiem, jak ja w ogóle przygotowuję się do sesji na żywo, jak szykuję scenariusz.
To pewnie was interesuje. Powiem wam, że na każdą sesję na żywo, chociaż też nie tylko, na zwykłe też, ale na każdą sesję na żywo zawsze mam przygotowane około 5 stron wydrukowanych albo na tablecie, przygotowanych przeze mnie opisów, wydarzeń, osób, przedmiotów, które będą w przygodzie. Jak sami zauważyliście, czytam je. Zerkając też na graczy. Czasem jest to parafrazowane, ale bardziej jest to czytane. Czy nie potrafię opisywać z głowy? Potrafię, ale nie znaczy, że jest to lepsze. Dukanie czy wymyślanie na poczekaniu, powtarzanie wyrazów, to wszystko nie ubarwia opisu, a uważam, że właściwie nawet go niszczy. Przygotowany wcześniej opis może być perfekcyjny, na ile jest to oczywiście możliwe. Pod warunkiem, że potrafimy w ogóle taki opis zrobić, a tego uczymy się lub uczyliśmy w szkole na języku polskim, kto uważał oczywiście. Mając przygotowane opisy, nie muszę zajmować głowy wymyślaniem ich na bieżąco, a tylko odtworzeniem. I to naprawdę bardzo zwalnia moje skupienie, a co za tym idzie, mam myśli przygotowane do tego, mam głowę do tego, żeby skupić się na tempie opisu, intonacji. Potem oglądam sam siebie, jak je przestawiłem i często powiem wam, że naprawdę jestem zadowolony, a czasem wiem, że muszę jeszcze nad czymś tam popracować. Mała dygresja. W ogóle powiem wam, że nauczyłem się sam siebie oglądać i słuchać. Wiele osób nie znosi brzmienia własnego nagranego głosu, czy w ogóle oglądania siebie na filmie. Też tak miałem. Uważam, że jeśli nie potrafisz słuchać sam siebie, czy oglądasz, nie potrafisz wyłapać swoich błędów w prowadzeniu sesji. A jest to istotne do samokształcenia. Planujesz nagrywać, naucz się montować, patrząc na swoją twarz bez poczucia wstydu. A nawet z jakimś takim poczuciem i myślą, no kurde, dobrze ta scena wypadła, tutaj mogłem powiedzieć coś głośniej lub wyraźniej, ale tutaj udało mi się zachować powagę i naprawdę wyglądam bardzo dobrze. O, to jest kwestia nauczenia się tego, ale myślę, że to też tak przychodzi z czasem. Dobra, koniec dygresji. Przygotowanie do sesji na żywo jest w ogóle bardzo ważne. Ale w ogóle może powiem, czym się różni taka sesja przed kamerami od sesji zwyczajnej. Przede wszystkim celem. Czy ma być, słuchajcie, sesja z kolegami? To musicie sobie sami odpowiedzieć. Dla mnie ma być dobrą zabawą dla całej grupy. Ale sesja przed kamerą to ma być show. To ma być pokaz, to ma być program rozrywkowy i kolejny odcinek ulubionego serialu widzów, ponieważ ja nie nagrywam tylko dla siebie. Ma być pełno interesujących wydarzeń z udziałem ich ulubionych bohaterów, z ulubionymi bohaterami jej widzów. W sesji na żywo nie mam miejsca na przeglądanie podręcznika, na off-topy, chociaż wiem, że czasem się pojawiają, ale już na szczęście coraz rzadziej. Nie mam miejsca na czekajcie, teraz przyjdę, muszę coś sprawdzić, albo muszę iść do pokoju obok, bo zapomniałem czegoś. Nie ma na to miejsca i czasu. Każde przerwanie sesji na żywo jest ryzykiem, że widz się znudzi i wyłączy nagranie. Tworzę program rozrywkowy, taki mam cel. Nie tylko jest nim sama gra, bo chłopaki moi tak będą zadowoleni, bo wiem, jak to zrobić, ale nagle odbiorców mojej sesji robi się kilkaset, i nie przesadzam, kilkaset razy więcej i każdy ma inne wymagania. No by ich zadowolić, oczywiście należy tym wymaganiom sprostać, bo w przeciwnym wypadku, no... Po co w ogóle nagrywam? Właśnie, to jest pytanie, które każdy powinien sobie zadać, każdy taki nagrywający. Po co ja to nagrywam? Jeśli odpowiedź brzmi, by mieć pamiątkę, to wszystko, co ja tutaj gadam, jest nieważne. Moja odpowiedź brzmi, nagrywam, by stworzyć coś ciekawego dla publiczności, dla polskich RPGowców, dla kolejnego pokolenia i dla osób potencjalnie zainteresowanych grami fabularnymi. Tworzę sesję na żywo, bo jest to kolejny etap mojego wielkiego planu rozwoju, którym się z nikim nie podzielę, więc tam nie pytajcie, póki go nie spełnię. Taka jest moja odpowiedź na pytanie, po co ja to nagrywam. Sami się zastanówcie, czy chcecie przechodzić przez całą tę zabawę. Mówię zabawę, ale chodzi oczywiście o pracę i czy gra jest warta świeczki. Dobra, lecimy dalej. Nagrywamy sesję, mamy przygotowany scenariusz. Ja dużo pracy wkładam w bohaterów niezależnych, których szalenie lubię odgrywać. Wiem, że czasem gram jak w serialu Trudne Sprawy czy Pamiętniki z Wakacji, ale tak grają amatorscy aktorzy, którym
Jestem, znaczy jestem, no nie jestem aktorem, tak? Jestem amatorem. Wiem, kiedy moje wypowiedzi brzmią tandetnie i co gorsza, zdaję sobie z tego sprawę od razu, gdy je wypowiem. Więc następne zdanie, miałem taką sytuację na ostatniej sesji, kiedy już ostatnie sceny, słuchajcie, bardzo zależało mi, żeby taką podniosłą atmosferę zrobić i powiedziałem jakieś zdanie tak, o Jezu, jakbym oglądał trudne sprawy. Też od razu mówię, nie oglądam, ale kilka fragmentów chyba każdy widział. Więc od razu po takim zdaniu zdaję sobie sprawę, że zagrałem je tandetnie. Więc następne zdanie staram się powiedzieć lepiej i znowu porażka. Nie mam niestety porad dla odgrywających bohaterów niezależnych. Nie jestem aktorem, chociaż wielu osobom podoba się moje odgrywanie. Naprawdę dostawałem wiele pochwał, nie tylko sesji na żywo, ale granych na konwentach, że moi bohaterowie niezależni są świetni. Bardzo podobną rzecz powiedział Trzewik w swojej książce. Kiedy zadał pytanie swoim graczom, za co najbardziej go cenią, to powiedzieli mu za odgrywanie bohaterów niezależnych. I to, z tego co pamiętam u Trzewika, to było duże zaskoczenie. I dla mnie też jest duże zaskoczenie, że podobają się moi bohaterowie niezależni. Szczególnie psychicznie chorzy. A przyznaję, uwielbiam grać wariatów. Kocham to po prostu. Może dlatego dobrze mi wychodzą. Może jestem trochę zbyt krytyczny wobec siebie. Nie wiem. Wiem, że odgrywając lub tworząc taką postać niezależną, nadaje jej sposób grania i posłuchajcie, bo to może wam się przydać. Nadaje takiej postaci gram w sposób wzorowany na jakimś bohaterze filmowym, którego dobrze znam. Albo na aktorze o charakterystycznym głosie i sposobie mówienia. Taką technikę miał na przykład Howard Wolowitz z serialu Big Bang Theory. Grał na przykład odgrywał na przykład drzewo, które było Nicolasem Cage'em. Albo udawał Christophera Walkena. Widać nie tylko ja mam taki pomysł, ale szczycę się tym, że wpadłem na niego jeszcze przed zobaczeniem tego odcinka. Ale uważam, że to jest bardzo dobry sposób. Jeżeli na przykład prowadzę prelekcję, może akurat nie teraz, ale jak prowadzę prelekcję, występuję, to też staram się wzorować na osobach, które ja sam podziwiam, jeśli chodzi o ich występowanie publiczne. Są to najczęściej komicy, amerykańscy komicy, albo brytyjscy, których uwielbiam i często staram się odwzorowywać jakieś sceny, albo na przykład z ulubionych filmów. I słuchajcie, i to chyba działa. Dobra, inny temat. Co jest najbardziej ekscytujące w przygodzie? Takiej przygodzie, którą normalnie sobie gracie z ludźmi. Ja bym powiedział, że walka. Moment, gdy twoja postać może stracić życie. A w sesji transmitowanej do netu walka już taka nie jest. Dla widzów. Czemu? Dlatego, że to nie postać widza może zginąć, więc on tych emocji nie odczuwa. Poza tym nie widzi rzutów kośćmi, przynajmniej u mnie. I walka w ogóle jest długa, przez co dla widza może być nudna. Dlatego przy sesjach live nie nastawiam się na długie potyczki, a już na pewno nie na epickie duże bitwy. Jeśli już taka będzie, to będzie połowicznie opisowa, a połowicznie na rzuty. Unikam potyczek słabej drużyny z licznym wrogiem. Co inaczej, że ich w ogóle nie ma. Chyba, że jest to koniec kampanii. Jak miało to miejsce, jak pamiętacie, na cmentarzu w Waldorfie. Ale nawet tam, kto tam był? Był demon jeden, którego pokonał w pojedynkę Paulus, był jeden zdradziecki mag, jeden zdradziecki skarskin krasnolud, który jednak właściwie dopiero walczył, dopiero później w scenie w porcie. A, no i parę szkieletów, które były ponad krasnoludzkim wyzwaniem dla Trondiego. Dlatego temat bitew i walki w ogóle jest u mnie omijany na sesjach live, a przynajmniej będzie, dopóki nie znajdę dobrego i ciekawego sposobu na ich przedstawienie. Dobra, nagrywamy sesję. Chyba wszystko mamy, choć uważam, że system, w który się gra, też ma znaczenie. Wybrałem Warhammera, bo jest w pierwszej trójce najchętniej granych RPGów, często na pierwszym miejscu, w zależności od rankingu. Gdybym grał w coś offowego, nie sądzę, żeby było takie zainteresowanie, więc wybór gry też jest nie jest bez znaczenia i Warhammer przyciąga widzów. Nie będziemy oczywiście grali w niego w nieskończoność. Wszystko musi mieć koniec, nawet gra o tron. Dlatego kiedyś skończymy, choć na razie nie planujemy. Jeszcze jednym powodem, dla którego jest to akurat młotek, bo go lubimy, ale też ja się bardzo dobrze w nim czuję, gdy przychodzi mi do improwizacji. Wiecie, szanowni mistrzowie gry, że gracze lubią nas zaskakiwać pomysłami, że nie robią tego, co my zaplanowaliśmy. Wtedy trzeba improwizować. Mi w Warhammerze wychodzi to najlepiej. Stąd właśnie ten system. Bo przecież jestem oglądany przez setki osób i trzeba wyjść z twarzą z wielu sytuacji.
Mówię przez setki, ale stałymi widzami na żywo jest około 150 osób, tak między 130 a 200, ale potem te sesje mają i tak tysiące wyświetleń na YouTubie, gdzie juhu, mamy już 4,5 tysiąca subskrybentów. Parę dni temu się udało już przebić. O byle do 5. Czym jeszcze różni się sesja od mojej zwykłej? Dobra, trochę tego będzie. Zacznijmy od tego, że nikt z nas, grających u mnie, nie jest przyzwyczajony w 100% do kamery. Zachowanie każdego z nas jest inne, niż gdyby tej kamery nie było. Poziom luzu co prawda wzrasta z sesji na sesję, ale boję się trochę, że nigdy nie osiągnie pełnego wyluzowania i przyznam, że trochę mi tego brakuje. Chłopaki naprawdę hamują się z żartami, mimo że sypią nimi często na wizji. To nie jest aż tak często, gdy kamery są włączone. Główny cel spotkań RPG-owych, czyli dobrze bawimy się w fajnym gronie, zostaje niestety zepchnięty przez nagrywamy fajny show i musimy się zachowywać. Ale jest lepiej, uważam, że naprawdę jest coraz lepiej. Te sesje różnią się też tym, co ja w danej wykorzystuję. Jeśli namęczę się z przygotowaniem listu, to będzie on dla graczy, a widzowie będą zawiedzeni, że go nie widzą, że jak jest napisany, jak jest dotyku, jak pachnie. I skoro widzowie tego nie poczują, to nikt tego nie poczuje, więc rezygnuję w ogóle z handoutów, a czego żałuję niestety. I to samo tyczy się map. Widzowie nie widzą, co ja rysuję na planszy magnetycznej graczom, więc tego nie robię. Jak dotąd nie było większego lochu jeszcze na sesji na żywo, no może ucieczka z podziemi w Delbers, ale to nie był taki typowy loch. Obchodzę się bez rysowania. Bardziej są to opisy na tyle proste, by gracze się nie pogubili, a na pewno już nie widzowie, bo straciliby wtedy chęć do oglądania. Albo przynajmniej byłoby ryzyko, że stracą chęć do oglądania, a ja nie lubię przy czymś takim ryzykować. Nie puszczam też niestety muzyki. Już wam powiem dlaczego. Bo może ona zagłuszać graczy, albo nie będzie wcale słyszalna. Ja docelowo chcę te sesje kiedyś przerobić, zmontować, dodać muzykę, a jeśli puszczę ją na sesji, to może ona być nie być słyszalna dla widzów, bo tak już było, to była chyba druga sesja, ona nie byłaby słyszalna, a na dodatek uniemożliwia mi to porządną postprodukcję na odpowiednim poziomie. Ból jest straszny, ale niestety musi teraz tak zostać. Gdy będę miał porządnego laptopa do montażu, będę te sesje przerabiał na dużo lepszy materiał przed wrzuceniem ich na YouTube'a jeszcze. Kolejnym takim elementem, którego nie ma na sesji live, jest rzutnik. Ja mam rzutnik zawieszony pod sufitem, nad stołem. Wykorzystuję go do puszczenia map na stole albo jakichś wstępów, które zrobię, jakieś animacji, ale widzowie nie mają szansy ich zobaczyć. Poza tym do tego stół musi być pusty, a stoi obecnie na nim mikrofon, na poduszce kamery, leży pełno kabli, listwa, nie ma miejsca na obraz rzutnika. No a niestety szkoda, bo jest to bardzo, bardzo fajne narzędzie. Ja mam czasu, 10 minut jeszcze, dobra. Jeszcze jedną rzeczą, która teraz mnie do głowy wpadła, jest puszczanie scen graczom w słuchawkach. Ja mówiłem o tym na prelekcji, Baniak serwuje triki na sesję 3 na Pyrkonie 2016. Gdy jeden gracz się odłącza od drużyny, puszcza mu przygotowaną scenę na słuchawkach. Teraz to nie ma absolutnie sensu, bo nagrywam coś dla widzów, nie tylko dla siebie, a widzowie nie słyszą tego. Przy montażu sesji byłoby to możliwe, ale mój komputer jest takim złomem, że praktycznie nie nadaje się do montowania tych sesji. Trwa to za długo i mnie ponosi, więc tylko czekam na tego laptopa. To są właśnie te elementy, których nie mam na sesji. Ja bardzo bym chciał mieć i miewam je na zwykłych spotkaniach. No więc coś za coś jednak. No przyznam, że żałuję trochę bez tego i brakuje mi takich normalnych sesji. Chociaż od niedawna gram, jeszcze mam drugą ekipę, i gramy sobie jeszcze już bez kamer. Okej, lecimy dalej. By urozmaicić taki program rozrywkowy, jakim są sesje na żywo, postanowiłem od samego początku angażować widzów właśnie w rozgrywane wydarzenia. Próbowałem różnych metod. Pierwsza sesja była pełną improwizacją. Widzowie wymyślali każde kolejne wydarzenie, co nieco spowalniało zabawę i przyznam, że było też nieco męczące dla mnie. Nie były to sceny, które sam bym chciał zobaczyć w przygodzie, ale ostatecznie uważam, że wyszło bardzo fajnie i daliśmy początek bardzo ciekawej kampanii o transportowaniu zwłok spod Middenheim, zwłok pewnego pierwszego czarodzieja śmierci do samego Aldorfu i na bazie tego oparłem kilka kolejnych spotkań. Druga sesja już była inna, bo już była moim pomysłem, ale czasem wprowadzałem coś, co zobaczyłem na czacie. Na przykład eksplozję domu Krasnoluda. W takim trybie to już czułem się dużo lepiej, bo mogłem się przygotować do tej sesji.
A przykład właśnie stworzyłem postać Skarskina, postać wędrownego sędziego, kapitana Straży Dróg i nie musiałem robić tego na poczekaniu, bo nigdy tak dobrze te postacie by nie wyszły, jeśli bym nad nimi wcześniej nie popracował. Kolejna sesja to już było chyba to, co się utrzymało, czyli ja wymyślam główny wątek, a widzowie dają pomysły na spotkanie i głosują na najlepszy z nich. Na sesji wprowadzam mniej więcej 3 takie spotkania od widzów, są często bardzo klimatyczne i pomagające w czucie światła Warhammera, a nie ma co ukrywać, że często są tak oderwane od rzeczywistości młotka, od tego tak zwanego lore'u, jak tylko można. Przesadzone i często zabawne na siłę. Mój moderator Marcin, aka Darf Eszek, oddziela na szczęście te najgorsze i podaje mi te dość ciekawe, walcząc przy tym niestety z widzami i czytając ich zarzuty, że przecież ich pomysł z pojawieniem się nagle smoka chaosu był tak genialny, że tylko idiota by tego nie wykorzystał. A jednak, wracając, to ten styl udziału publiczności został przez nią wybrany. Sam przeprowadziłem ankietę, wziął udział w niej ponad 250 osób, które większością wybrały właśnie takie prowadzenie sesji na żywo i to się utrzymuje i chyba wszyscy są zadowoleni. Wyjątkami są oczywiście sesje typu Origins, czyli historie. To w ogóle, słuchajcie, ciekawa rzecz i taka nowa też dla mnie. Zawsze gracze u mnie wymyślali, pisali i wysyłali do mnie historię swoich postaci przed nową kampanią. Wiedzieliśmy na pierwszej sesji, za kim gramy, kogo ja prowadzę. Teraz historie są odgrywane w postaci pełnych sesji, gdy kogoś nie ma, tak? Jakiś gracz nie przyjdzie. No, pełnych, one są krótsze niż zwykle, ale za to bardziej emocjonujące. Widzowie nie biorą wtedy udziału w tworzeniu fabuły, nie ma też ankiet, ale sami sobie tam rozmawiają na czacie, dzielą się przeżyciami, ale ja nie mam z nimi kontaktu. Dlaczego? Dlatego, że sesja historii Origins jest bardzo zbyt ważna i musi przebiec w określony, zaplanowany przeze mnie sposób, by stało się konkretnie to, to i to. Jest to bardzo nietypowa zabawa. Gracz, wokół którego kręci się opowieść, gra młodszą wersją swojej postaci, a reszta odgrywa zupełnie inny rolek. Na przykład był zaproszony Josh, grał brata Paulusa, postaci lewego. Często mają przeze mnie gracze dokładnie napisane, jak mają grać, ale też i co mają zrobić na przykład przy najbliższej scenie. Na przykład przy najbliższej scenie z ojcem musisz odmówić jego propozycji albo musisz doprowadzić do zabicia tej postaci. Jest to paskudne zagranie ze strony mistrza gry i nie jest taka to w pełni swobodna sesja RPG, ale taka zagrywka pasuje do tego typu sesji i dzięki temu ja mam pewność, że przygoda pójdzie tak jak powinna. Jaki jest cel takiej sesji? Właściwie są dwa. Pierwszy to oczywiście pokazanie graczowi, co przeżyła jego postać i w jaki sposób pozyskała jakiś przedmiot, czy z którym zaczęła grę, czy cechę wyglądu, jak na przykład cienkie brwi. Ale także celem jest zrobienie przedstawienia przed widzami. Inaczej tego nie potrafię nawet nazwać. To jest właściwie przedstawienie. Widz ma poczuć emocje, widz zna bohatera. Może na przykładzie będzie łatwiej. Paulusa, granego przez lewego. Paulusa lubi bardzo wielu widzów. Jest postacią zabawną, mającą dobre pomysły, jest odważny, ale też pyskaty. Aż nagle ja pokazuję tę postać zupełnie inaczej, jako zachłokanego męża spod pantofla. Ojej, to nie jest nasz Paulus, jak on się zmienił, trzeba to obejrzeć. I pokazujemy jego brata, jego syna, jego żonę, jej matkę, siostrę i cały przebieg wydarzeń zmieniający psychicznie naszego ulubieńca. W takiej sesji wszystko od początku do końca jest zaplanowane, jest bardzo liniowe i co najważniejsze, gracze to wiedzą. Nie wiedzą jednak, co będzie dalej, jak to się skończy, ale wiedzą, że to nie jest czas na wymyślanie akcji, które mogą spaprać to, co przygotowałem. Bo a, wiedzą, że to wszystko będzie, że to po prostu będzie dobra sesja i b, nie chcą mi zrobić na przekór. Gracz wie, że jego właściwa postać nie zginie, bo to jest jego historia, ale nie wykorzystuje tego. Nie robi nic, co mogłoby to popsuć. Ale czy gorzej się przez to bawi? Nie sądzę. Po finale historii Paulusa widziałem, że lewemu oczy się takie zrobiły trochę szkliste, bo to była jego historia. Poznał ją w końcu i przyznał, że nawet się wzruszył. O, u niego to jest rzadkie. I nagle po rozegraniu takiej sesji Origins postać robi się niesamowicie głęboka. Całą sesję jej poświęciliśmy tylko tej jednej postaci. Przynajmniej ja uwielbiam te sesje z historiami. Czeka nas oczywiście jeszcze opowieść o Trondrym i Gwizdawku i sądzę, że to będą też dobre sesje i wszystkim się będą podobały. Ale wróćmy do nagrywania sesji na żywo, gdy celem jest zdobycie publiczności. Odwołanie sesji
masakra. Bardzo nieprofesjonalne. Czasem nie tylko zawiedzeni czują się gracze czy niż gry, bo jest odwołana sesja, ale setka innych osób, które nastawiły się na to i tracą przez to sympatię do twórców w jakimś tam pewnym niewielkim stopniu. Ta walka o poparcie jest strasznie trudna, ale jeśli chce się dojść do czegoś, potrzebna jest rzetelność, systematyczność i dotrzymywanie słowa. Chociaż przyznam, że chyba z tym ostatnio najtrudniej. Chociaż nie, może systematycznością, bo zrobienie jednego filmu to nie jest problem. Dwóch też. Ale nagle przy trzecim pojawia się w głowie coś takiego, mi też się 3 lata temu pojawiło, jak poczucie przymusu, że muszę coś zrobić, a sami wszyscy wiemy, jak reagujemy na przymus. Jakikolwiek. Buntem, niechęcią, rezygnacją. I na tym wywala się większość twórców. Nie muszę, nie robię. Jak mówiłem wcześniej, dostawałem wiele filmów typu, ej Baniak, możesz to ocenić? I dostaję, tak odpalam, tak patrzę na takiego zażenowanego chłopaczka, stojącego jak ja pod ścianą, lkiwającego się, obijającego się plecami o tę ścianę, zero montażu, zero muzyki, wzrok rozbiegany, jestem fajny i będę nagrywał co tydzień, opowiem o wszystkim i wiem wszystko, a w jednym filmie to się właściwie kończy. Choć szkoda, bo powiem wam, że niektóre naprawdę miały potencjał i zawsze moja krytyka, jaką przekazuję, staram się, żeby była konstruktywna. Wiem, jak ją robić, więc uważam, że zawsze jest konstruktywna. Pamiętam, jak mój widz, chociaż już tyle z nim rozmawiałem, nie będę zdradzał, kto to był, ale jeżeli mnie słucha, to na pewno wie, że o nim mówię. Właściwie już prawie, że znajomy, wysłał mi filmik z unboxingu swojego. Jedna z moich uwag, które mu przytoczyłem, dotyczyła jego ubioru. Bo założył jakiś taki góralski, rozciągnięty sweter, dziwne wzorki w kolorze ścian w toalecie, a właściwie przy tym unboxingu widać było tylko jego ręce bez twarzy. I mówię mu, żeby nie zakładać czegoś takiego. Jak jego żona przeczytała tę uwagę, to normalnie padła ze śmiechu, więc wydaje mi się, że miałem rację. Dlatego tak ważne jest wysłanie komuś swojego nagrania przed pełną kompromitacją publiczną do szybkiej oceny. Ale powiem wam, że najczęściej znajomi ocenią to nieobiektywnie, chociaż tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak obiektywna ocena, ale wiecie, o co mi chodzi. Przyjaciele czy rodzina pochwalą, dopiero nieznajomi dadzą ci rzetelną krytykę. I jeszcze coś, ja nigdy nie powiedziałem, że jestem ekspertem, specjalistą lub znawcą RPG. Nigdy nie należy mówić, że wie się wszystko na dany temat, bo w necie tylko czekają takie cwaniaki, które udowodnią ci, że się mylisz, mając z tego niesamowitą radochę. A to się sprowadza do prostej rzeczy. Nie prowokuję w nagraniach. Nie wdaję się w dyskusję, gdy mocno ktoś krytykuje, zwykle ignoruję, albo dziękuję za opinię czy komentarz i tyle. Ucinam kłótnie w zarodku. Nie należy wchodzić w dyskusję z pieniaczami, a i tacy się trafiają, i to nierzadko, szczególnie w naszym fandomie. Kochani mistrzowie gry, każdy z nas czuje się wyjątkowy i zajebisty, bo prowadzi sesję i stara się potem to przenieść na życie codzienne i inne relacje. Ale dobra, ale trochę schodzę tematu. Kończąc powoli, bo kończy mi się też czas, jeszcze raz chciałbym wam zwrócić uwagę na bardzo ważne pytanie, jeśli chcecie nagrywać sesję i tym samym liczyć na dużą oglądalność. Popatrzcie na swoją grupę i zadajcie sobie sami pytanie. Czy my mamy potencjał? Jeśli odpowiesz nie lub nie wiem, to nic z tego nie wyjdzie. Ja wierzę w siebie, chcę rozwijać się w tym typie rozrywki oraz też wierzę w swoich graczy. Uważam każdego z nich z osobna za mającego potencjał, czy to aktorski, czy komiczny, czy jakiś inny. Gdybym nie wierzył, że jej zachowanie czy granie może się spodobać, że są nudni jak tapeta w motylki, gdybym nie wierzył w nich, nie nagrywałbym ich. Więc jeśli uważasz, że masz coś do zaoferowania publiczności, że potrafisz przytrzymać przy ekranie i że masz ekipę ludzi, których miło by się oglądało, możesz zacząć myśleć o transmisji z sesji. Ale zwrócę jeszcze uwagę, że wielu nerdów, nas, nerdów, sam jestem nerdem oczywiście, uważa, że są tak zabawni, a tak naprawdę nie są, więc ciężko jest to stwierdzić samemu. Więc jeśli myślisz, że jesteś zabawny, ale tylko ty tak sądzisz, to nie jesteś i daj sobie spokój. Lepiej oglądaj Baniak Baniaka co tydzień, baw się dobrze razem z nami. Słuchajcie, już na sam koniec, zanim przejdziemy do pytań, na koniec chciałbym podzielić się z wami marzeniem, tak kończąc. Jak bym chciał, by wyglądały moje sesje na żywo? Brakuje mi profesjonalnego oświetlenia, a co za tym idzie, chyba grania w jakimś profesjonalnym studiu telewizyjnym. Miejsca do czegoś takiego jest zdecydowanie za mało u mnie w piwnicy. Chciałbym, by ktoś montował te sesje, bo mi po prostu już brakuje na to siły. Już kupę siły wkładam, żeby to w ogóle nagrać i przygotować.
Dużo lepszy od oglądania naraz wszystkich naszych mord byłoby na pewno przełączenie kamer, czyli jakiś reżyser, operator, montażysta na żywo, udźwiękowienie na żywo, muzyka na żywo, ale słuchajcie, to dopiero 10. sesja, dopiero zaczynamy, jeszcze było ich za mało i wiele jest jeszcze przed nami. Ważne, że jestem jak papier toaletowy, muszę się rozwijać. Wiem, że gówniane porównanie, ale jak się zaczęło, tak trzeba powoli kończyć. Dobra, ja się chyba nagadałem, 47 minut. Słuchajcie, to może jakieś pytania. Dobra, to tak, Benio pyta, ile średnio zabiera tobie i twoim graczom przygotowanie do takiej sesji na Twitchu? Okej, to może zacznę od moich graczy. Moi gracze przychodzą na gotowe. Oni zawsze przychodzą na gotowe. W ogóle gracze przychodzą na gotowe. Ja nie obarczam graczy jakimkolwiek przygotowaniem. Jedyne przygotowanie, jakie proszę, to jest Karola, bo Karol jest tą moją pomocą techniczną i on przychodzi, już wam mówię, Karol przychodzi, jeżeli zaczynamy, wchodzimy na antenę od 17, gracze się zaczynają schodzić między od 16.30, Karol jest u mnie od 16. Podłączenie wszystkich kamer, ustawienie programów, X-Splita, który czasem się nam zacina, włączenie Twitcha, włączenie tych wszystkich ustawień od donacji, napisanie na Facebooku. To samo przygotowanie techniczne jest około 45 minut, nie krócej niż 2 godziny. Nie krócej niż 2 godziny. Do sesji Origin zdecydowanie dużo dłużej, przygotowanie sesji Giselbrechta i Kurta około 5 godzin. To jest głównie pisanie, przygotowanie opisów, żeby one były tak dobre od razu do odczytania, bez żadnych tam zajęknięć i bez powtórzeń, jakich mówię. Nie są jeszcze powtórzeń. I wiem, że one też mogą źle brzmieć. Roll20. Znasz taką stronę? Miałeś styczność? Tak, oczywiście. Co sądzisz, polecasz, czy jednak sesje klasyczne są dla ciebie lepsze? Nie, to jest w ogóle bez porównania, że sesje klasyczne są lepsze. Najlepsze są w ogóle te jeszcze bez kamer i bez mikrofonów. I w ogóle nawet nie te grane na konwenach, tylko grane z kumplami czy koleżankami w znanym nam miejscu. Ale co do Roll20, czasem nie ma wyboru. Ja przyznam, że więcej grałem na Fantasy Grounds, nie na Roll20. Na Roll20, jako że nie jestem grafikiem, jestem jednym z głównych przedstawicieli nurtu paintyzmu w Polsce, to jednak na Roll20 świetnie tam się robi mapy. Ale narzędzie jest bardzo dobre. Grałem też w ogóle przez to Roll20 i wierzę, że czasem nie da rady inaczej. A tam jest też ekstra rzecz, jak się wykupi konto premium, jest tak, że poruszając tokenami z bohaterami, nie wiem, czy widzieliście, cienie, na przykład jest sala z kolumnami, to cienie też podążają, zmieniają się. Ekstra sprawa. Bardzo, bardzo lubię takie wizualne nowinki i technologie, więc. Ale mam ten bajer, że mogę grać normalnie bez wykorzystania online. Okej, to kolejne pytanie w takim razie od Doro. Czy z racji tego, że w końcu można dotować ciebie i z racji regularnych wydań filmików, czy może myślałeś o założeniu konta na serwisie patronite.pl? Okej, dobra, skoro to pytanie padło, to odpowiem na nie, bo już. O Patronite, słuchajcie, to chyba jeszcze więcej osób pisze niż o te donacje. Tak, myślałem, oczywiście. Ja już to nawet kilka razy pisałem, ale dlaczego nie zacząłem nagrywać sesji na żywo wcześniej? Dlatego, że było zbyt. Oceniałem ryzyko niewypału na zbyt wysokie. Ja musiałem dojść do tego, żeby to było na akceptowalnym przeze mnie przede wszystkim, ale także przez widzów poziomie. I tak samo jest z Patronite'em. Nie wystartuję teraz, ponieważ nie uważam, żeby to osiągnęło taki sukces, jaki ja bym chciał osiągnąć. Słuchajcie, ruszę z czymś takim. Przyznaję się, że ruszę, ponieważ to jest moje marzenie, żeby otrzymywać możliwość. Czekajcie, głupio to zaprzyjmy. Jeszcze raz. Żeby utrzymywać się z tego właśnie, co robię teraz i co kocham. Zajmowanie się RPG-ami. Utrzymywać się z tego to jest po prostu marzenie, a Patronite może dać taką możliwość. Ale na razie jeszcze nie. Okej. W takim razie kolejne pytanie. Harambe pyta, zagrasz w World of Darkness na Twitchu? Świat mroku. Czy zagram kiedyś? Tak, czy zagram? Prowadzić, czy zagram. Słuchajcie, nie wykluczam żadnego systemu. Żadnego. Ale niestety, bardzo mi przykro, fani World of Darkness nie za bardzo przemawia do mnie chyba mechanika tego. Ja bym musiał sporo włożyć swoich jakichś home ruli do tego, zasad domowych, żeby
To mnie przekonało. Ja próbowałem chyba rok temu z chłopakami zagrać, gdy graliśmy dwie sesje, słuchajcie, i wszyscy jednogłośnie powiedzieliśmy raczej nie. Ale dlaczego powiedzieli moi gracze nie? Pewnie przez to, że ja sam nie czułem jednak tego. Nie wykluczam. Ten Warhammer się skończy i nie będziemy zaczynali nowej kampanii Warhammera, tylko zaczniemy coś innego, ale chcę zrobić ankietę dla swoich widzów i fanów, w co mamy zagrać. Jeśli wygra D&D, za którym nie przepadam, mówię o trzeciej edycji, to zagramy to D&D, chociaż trochę. Bardzo bym chciał zagrać w Dark Heresy, bardzo bym chciał zagrać ze Cthulhu, którym moi gracze już żygają, a dlatego uruchomiłem drugą ekipę, bo drugą ekipą gram właśnie w Zew Cthulhu, które uwielbiam po prostu. Nie wykluczam. Słuchajcie, jeżeli... O, to zróbmy tak. Jeśli rzeczywiście w ankiecie wygra Świat Mroku, poświęcę się, przypomnę sobie te wszystkie zasady, ich przynajmniej kilka sesji w tym Świecie Mroku zrobię, dobra? Więc to zależy od widzów. Postaram się tak nagiąć do waszej woli. O, dziękuję. Okej, okay, w porządku. To kolejne pytanie od Komediante. Czy wzorujesz się na Matthew Mercerze z programu Critical Role? Czy oglądasz czasem ich sesję? Chyba to jest taki gość z długimi włosami. Wiecie co? Ja widziałem, oczywiście nie oglądam tego regularnie. Kilka filmików, włączyłem kilka jego porad, uważam, czy od razu powiem tak, nie wzoruję się, ponieważ za mało tego widziałem, żebym się na tym wzorował, ale uważam, że człowiek, który to prowadzi, jest fenomenalny. Z tego, co mi się wydaje, to on jest aktorem głosowym, więc on ma wykształcenie i naprawdę ogromne doświadczenie i odgrywanie przez niego tych postaci niezależnych, to ja bym tak bym chciał grać. Ja, jak mówiłem na prelekcji, nie uważam, żeby dobrze odgrywał bohaterów niezależnych. Chciałbym na przykład bardzo fajnie mówić gwarą kaszubską albo śląską, czy jaką tamkolwiek, po mazursku, ale staram się, wiecie co, wiecie, naprawdę próbuję to robić. A wracając właśnie do tego, do Critical Role, uważam, że robią świetną zabawę i ja jestem daleko, daleko w tyle za nimi. Dziękuję. Okej. Okay. Autorka bez kostek pyta, co myślisz o sesjach bez kostek, bez mechaniki? Kostki, bardzo lubię kostki. Bardzo lubimy kostki. Moi gracze uwielbiają kostki. Uwielbiają nimi rzucać. Bez przesady oczywiście. Ktoś pamiętam skomentował Dark Heresy, moją sesję, że tyle rzutów to on przez pół roku nie zarządził u swoich graczy, jak ja na jednej sesji. Nie grałem chyba nigdy bez jakiegokolwiek rzutu. Nie grałem, więc musiałbym spróbować. Lubię czasem, ale uważam, że mogą w którymś momencie gracze pomyśleć, za dużo zależy ode mnie, jako od mistrza gry. Choć to nie musi być aż takie złe, ponieważ jak gramy sesję Origins, to jednak one są bardzo prowadzone przeze mnie opisowo i gracze nawet nie to, że nie rzucają, ale nawet często nie mają wpływu. Ostatnie na przykład 7 chyba minut sesji z niedzieli, ja dosłownie wyrecytowałem im, co się działo. Bez jakiej możliwości wpływania, więc właściwie to było bez kostek. Robię tylko takie sceny, nie robię całej sesji bez kostek. Wspomniałeś kiedyś, że gry RPG to jest intymne doświadczenie. Czy rozumiemy, że w trakcie nagrywania i w trakcie swojej przygody z YouTube'em zmieniłeś ten pogląd? Nie zmieniłem tego poglądu. Dalej uważam, że jest to coś intymnego. Ale tak jak są ludzie, którzy nagrywają przed kamerą, jak się bzykają, to i ja nagrywam siebie, jak prowadzę sesję. Jest to wciąż bardzo intymna rzecz. I nie zmieniłem zdania. Ja uważam, że gracze, a na pewno Nikos, który nie lubi być nagrywany, mogą mieć na pewnym poziomie mi za złe, że w ogóle weszliśmy w taki tryb nagrywania tych sesji. Ale chciałem, uznałem, że jest to pójście dalej. Jest to wciąż intymność, na którą decyduję się, że nagrywam. Jest to bardzo trudne, słuchajcie. Jeżeli ktoś chce to zrobić, to tak jak mówiłem, nagle kilka tysięcy osób was ocenia i czy jesteście na to gotowi? Ja byłem. Chociaż zderzyłem się z tą oceną. Ludzie patrzą na intymność, w jaki sposób my przeżywamy. Bo są emocje w tym. No. Emocje są bardzo intymne. My to przeżywamy i pokazujemy, jak my to przeżywamy. No ale trudno. Tak jak powiedziałem, decydujemy się na to świadomie. Jaki jest twoim zdaniem najlepszy pomysł, jaki dostałeś od widzów? O rany. Ojej, to jest trudne pytanie. Było ich naprawdę... Powiem tak. Bardzo mi się spodobał pomysł
gdy gracze wychodzą z karczmy w mieście, wychodzili na ulicę i Gwizdek, postać kozła, zobaczyła scenę, jak powóz przejeżdża dziecko. I nagle cofamy się, ja opowiedziałem to wszystko specjalnie, powiedziałem to wszystko graczom, żeby naturalne były ich reakcje, i nagle cofamy się, znowu opowiadam tę scenę i kozioł zareagował odpowiednio, wiedział, co ma zrobić jego postać, wyskoczył i to dziecko ratował. To uznałem, wow, bardzo fajny pomysł, bardzo on mi się spodobał. Ja pamiętam właśnie, że tam on miał chyba numer 7, tak liczyłem, no, wybieramy pomysły i liczę, że wyjdzie 7, bo mi się naprawdę bardzo podobało. To był mój ulubiony. Okej. Okay. W takim razie Ariadne pyta, pytanie odnośnie sesji plenerowych, które planujesz. Gdzie tak miałyby się one odbyć i jak to widzisz? My mamy raz do roku, chociaż planujemy dwa razy. Na zimę nam się teraz nie udało. Robimy co roku, już od kilku lat, robimy wyjazd do miejscowości Rusinów i tam gramy sobie przez 3 dni. Gramy 6 sesji, 4 godziny, czyli w sumie 24 godziny gramy w ciągu 3 dni. I z takich sesji ja bym chciał zrobić transmisję, żeby widzowie wiedzą. 3 dni teraz Baniak z ekipą jest na wyjeździe i rano możemy wejść obejrzeć sesję. Są to wakacje, więc urlopy mamy wolne. 3 dni ludzie wchodzą. Rano gramy, wieczorem gramy i tak przez 3 dni. Druga rzecz, zdarza mi się jeździć na konwent. Przyznam, że nie przepadam za tym i prowadzeniem sesji na konwentach, ale też jeśli ktoś będzie chętny, to zagra ze mną taką sesję, będę mógł to transmitować. I jeszcze mam, powiem wam, w przyszłości otworzenie siebie na zaproszenia. Baniak, zapraszamy cię, przyjedź do nas na jakiś wieczór, nie będziesz miał kosztu, bo na przykład zwrócimy ci za wachę albo za bilet na pociąg. Przyjedź, poprowadź nam, będzie fajna zabawa i pozgadzamy się, żebyś to transmitował. Dlaczego nie? Jestem też otwarty na nowych ludzi i na nowe doświadczenia, chociaż nie zawsze muszę za tym przepadać. Ale no, to są właśnie takie sesje plenerowe, o których myślę. Okej, okay, to przedostatnie pytanie. No, to było przedostatnie. Ostatnie będzie ode mnie, obiecuję, że już ostatnie. Dobra, okej. Okay. Przedostatnie jest takie. Karnister pyta, co myślisz o autorkach i twórców systemów autorskich? Czy masz jakieś doświadczenia w tej sprawie? Co myślę? Każdy autor każdego systemu, w który jakikolwiek graliście, ma swojego autora. I to zawsze był jakiś system autorski kiedyś. Ja za wszystkich naszych rodaków, RPGowców, mistrzów gry, którzy piszą do szuflady, a myślę, że mogę powiedzieć, że chyba co drugi mistrz gry pisze, tworzy jakieś takie własne systemy autorki, marzę o tym, żeby to było wydane i ja trzymam kciuki, żebyście spełnili swoje marzenie i żeby właśnie nie pisać tylko do szuflady. Sam miałem taką autorkę dawno, dawno temu, już kiedyś o niej mówiłem, w klimatach cyberpunka, pomieszanie w klimatów X-Coma, który teraz jest popularny, X-Coma, Terminatora, Aliena i Predatora. I zrobiłem też taką autorkę, którą sobie sporo grali, ale już tam gdzieś tam zaginęła w odmętach szuflad. I uważam, że jest to też ekstra sprawa. Chociaż powiem wam, że bardzo ciekawe, ciekawe typowe zdarzenie. Zagra nowy gracz w RPGa. Jaki ten RPG jest super! To ja robię nowy świat. To ja robię swój własny świat. Bardzo często tak jest. Próbujcie, róbcie akcje zbiórkowe, trzymam za was kciuki. Jeśli będziecie robili akcję zbiórkową na swój system RPG, możecie liczyć, że ja udostępnię na swoim fanpage'u link do zbiórki. W ten sposób chcę was wspierać. I ostatnie pytanie, tym razem ode mnie. Vale. Możesz nie odpowiadać, jeśli nie chcesz. Okej. Okay. Pytanie brzmi, w czasie twojej przygody z YouTube'em otrzymywałeś z pewnością różne komentarze, nie wszystkie miłe. Jaki komentarz negatywny najbardziej cię zranił, dotknął? O, wiesz co, nie, to na to ci nie odpowiem. No myślałem się. To ci nie odpowiem. Było kilka takich, ale powiem ci, że jak pomyślę sobie... Teraz to już tak nie za bardzo pamiętam. Ale było na pewno kilka takich, że przeczytałem tak, o Jezus, człowieku, no szkoda mi strasznie, że masz takie podejście. Strasznie mi szkoda. Ale to, słuchajcie, to trwało, może przespałem się i potem to już odpadało, dlatego że od razu zajmowałem się nowymi, pozytywnymi
aspektami tych nowymi, bardzo, bardzo pozytywnymi komentarzami i na nie poświęcam czas. Ale rzeczywiście były takie, ale nie wyłonię ci żadnego, ani też go nie przytoczę, bo po prostu nie chcę. Bo to po co się dzielić negatywnymi emocjami? Rozumiem. To w takim razie jaką miałeś najlepszą metodę, oprócz ignorowania, na radzenie sobie z takimi komentarzami? Wiesz co, powiem ci, że jeszcze trzecia metoda, bo wspomniałem o dwóch, prawda? Trzecia metoda była też taka, porozmawiać z tą osobą prywatnie. Ponieważ często jak ktoś strasznie dużo krzyczy, ale krzyczy dlatego, żeby mieć, bo ma publiczność, bo wie, że go przeczytają. Ale nagle, jeżeli jest taką osobą, przytoczę, były bardzo, bardzo krytyczne uwagi były pod kątem, kiedy ja ogłosiłem, że będę redaktorem naczelnym polskiego wydania Dark Heresy. Łomatko, kto to w ogóle jest ten Baniak, co on wie i w ogóle czemu on jest taki chujowy. I ja takiego krzykacza jednego czy dwóch wziąłem na bok, na prywatne rozmowy, pogadałem chwilę, pokazałem, że jestem tak samo człowiekiem, że mam doświadczenie jednak. On mi powiedział o swoich obawach i słuchajcie, chyba zawsze dochodziło do tego, że usłyszałem słowo przepraszam. Zawsze. Jeżeli oczywiście dochodziło do takiej rozmowy. Czasem też zdarzało się na przykład spotkanie na konwencie potem. Zawsze było, wiesz co, Baniak, okej, sorry, źle zareagowałem, źle to zabrzmiało, nie powinienem tak pisać, mogłem ubrać to w inne słowa. To jest metoda, ale nie zawsze jest czas i chęć rozmawiać z osobą, która jest dla ciebie niemiła. Okej? Okay? Jasne, sama prawda, zgadzam się. Dzięki. To dziękuję ci, że nas odwiedziłeś. Mam nadzieję, że odwiedzisz nas jeszcze kiedyś. Super, ja bardzo ci dziękuję, bo bardzo miło, że też się dobrze bawili, mimo że nie mogli tak jak na prelekcji normalnie na konwencie czasem coś zagadać, pomachać, Baniak, zwróć na mnie uwagę, ja mam coś śmiesznego do powiedzenia. Mogli w czacie. Co, słucham? Mogli w czacie pisać. Ale wiesz, ja nie patrzyłem na czat. Okej. Okay. Bo nie chciałem, bo ja miałem przygotowane, wiesz, punkty prelekcji i ja chciałem to wygłosić, a nie patrzyłem na czat, tylko miałem cichutko głośnik, jeżeli nie byłoby mnie słychać, że słyszałbym ciebie, żebyś mi powiedział, że coś jest na przykład zerwane połączenie czy coś. Więc ja miałem czat wyłączony, nie czytałem go, ja sobie, jeżeli on się tam zachował, to ja sobie go chętnie poczytam. I bardzo wam dziękuję, że poświęciliście tę godzinkę na posłuchanie mnie i jeżeli MMG, jeśli mnie zaprosisz jeszcze, to myślę, że chętnie przyjmę zaproszenie. Ja również dziękuję wam, że postanowiliście się mnie tutaj odwiedzić na moim toksycznym serwerze discordowym. Teraz właściwie możecie tutaj się rozgościć i zająć pokoje na dole, porozmawiać między sobą, jeśli chcecie i jesteście dosyć śmiali, jeśli jesteście nieśmiali, to możecie też nas posłuchać. Ja się bardzo cieszę, że to wyszło, bardzo się cieszę, super, że nie mieliśmy takich problemów technicznych, które spowodowałyby zakończenie tego przedwcześnie. Dziękuję jeszcze raz Baniakowi i dziękuję wam. Dzięki wielkie. To my dziękujemy. Słuchajcie, ja jakby co, jeszcze mnie przez chwilę, mnie jeszcze nic nie goni, więc ja będę, wchodzę sobie teraz na czat, pytania Baniak nadaje, więc postaram się jeszcze na niektóre odpowiedzieć, ale mikrofon już sobie wyciszam, tak więc cześć wszystkim.